dobry w ten piękny, słoneczny poranek. Mieliśmy dzisiaj wspaniałe miejsce do spania, cudowny widok na oknem. Tak, i obudziło nas słońce. Tak, jest około 21 stopni mi teraz pokazuje, jest za 10:10, a mamy tylko 13 km do północnego wybrzeża, skąd zaczniemy już pokonywać tą północną część Szkocji. Zbliżamy się do Sango Sands. To jest taka piękna plaża. Tam w okolicy jeszcze również są piękne wioseczki. Tak, jest jak coś Craft Village, czyli taka wioska artystyczna. Więc chcemy jeszcze tam sobie popatrzeć, może jakieś pamiątki sobie tam kupimy. Hmm. Mają tam jakąś ceramikę, wyroby jakieś czekoladowe. Zobaczymy, co tam będzie. Tak. No i co? Plaża, jaskinie są tam w pobliżu. Tak. Dzisiaj cieszyć się znowu pięknymi widokami. W sobudzie nasmarowałem kremem. No ale pogoda naprawdę zaskakuje. No, nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli po 20 parę stopni tylko. No, szczególnie tutaj. Już się spodziewałem, że im bardziej na północ, tym będzie po prostu zimniej. Tak, a my jedziemy coraz dalej. Jest coraz cieplej. Coraz cieplej. Super. Craft Village, czyli w takiej artystycznej wiosce. Idziemy troszeczkę tutaj popatrzeć po galeriach, sklepikach. Tak, zobaczymy. Mają tutaj takie miejscowe rękodzieło. My takie rzeczy lubimy, więc... Tak. A ja też bardzo lubię czekoladę. Jest to jakaś czekolateria. Jakaś restauracja z czekoladą. Także się rozpływał w czekoladzie. Ale słuchajcie, wioseczka, to nie myślcie sobie, że to tak to wszystko pięknie wygląda, bo to wygląda jak taki postkomunistyczny, gdzieś na dalekiej Syberii, wioska arktyczna, można nawet powiedzieć, gdzieś tam. Zobaczcie. Nie, no tak, no zobacz. Jakieś takie budynki. Baraczki. O. Ale o, na przykład jest tutaj jakaś galeria. Tam dalej się idzie, też są jakieś galerie. Może jesteśmy na samym początku dla tych. Tak, tu jest parking. Nasz ciapek się tu ledwo zmieścił, ale przejazd jest zostawiony, także. Dobra, lecimy. Idziemy. Monika znalazła coś dla siebie. No, jest ceramika. Ceramiczne jakieś produkty. To idziemy, zobaczymy. Ceramics Martina McLeod. O, to ta z rodu McLeodów? Ale my na nich trafiamy cały czas. No, jak ci się podobają te kubeczki? No, śliczne. To wszystko jest ręcznie robione. Mhm. Tutaj jest pracownia na miejscu. Fajne. Jest to tam naokoło. A ten jest taki duży. No to mniejsze są fajniejsze. Tak. No. Tam pani z tyłu ma pracownię. To wszystko sobie robi. Podoba ten, bo on mi się kojarzy ze Szkocją. Takie żółte góry, turkusowe zatoki, takie granatowy ocean. No piękne, jak ci się kojarzy. No. Takie dziwne to miejsce trochę, nie? Tak, ale takie... mają tutaj fajne życie, siedzą sobie, robią. Tak, oni w tych galeriach swoich mają mieszkania, bo tam... Tak, mieszkania, pracownie. Widzę, że tam żyją.
normalne życie jak co dzień. Reperują samochody, mają miejsca na różne inne rzeczy, nie tylko galerie. Chyba znalazłem. No, no, proszę, jak Paweł biegnie. Tylko poczuł czekoladę. The best hot chocolate. Cappuccino. Co my tu mamy? Jakieś smakołyki? Jak kryzancik. Super, podany na ciepło. Delikatnie podgrzany w mikrofali. Czekolada się rozpuściła. Po prostu. Tobie co się stało? Pociekałaś się po prostu jak dziecko. Zwiał mi kryzan. Pokaż łapkę. Zawiał mi wiatr, dobrze, że go złapałam, bo bym na mojej twarzy wylądował. Zegarek, wszystko może wyglądać. O ma... Ja troszkę wieje tutaj. Wow. Zbliżamy się do Bal na Kale Beach. No i czekolada była wyśmienita. No, zasłodziliśmy się, żeby po prostu... Zasłodziłem się tym kruzantem i tą czekoladą, tak, że już chyba wystarczy cukru na cały dzień. To była w cenie obiadu. No ale tam jeszcze... No jeszcze kupiliśmy sobie jakieś tam czekoladki. Dwie torby czekolad dla dzieciaków. No, niech się cieszą. Zastanawiam się, czy jestem w Hiszpanii, czy jestem na północnych rubieżach Szkocji. Sam nie wiem. Ale słuchajcie, bo Szkocja to jest taki piękny kraj, że tutaj nie tylko ludzie plażują na plażach. Nie. Tutaj nawet krówki przychodzą całymi rodzinami. Spędzają czas. Mama, tata, dwa cielaczki. A to nie wszystko tam idzie. Babcia, dziadek, ciocia, wujek. No, malutki. Pozuje? Malutki pozuje do zdjęcia. O, niezły. Dajcie znać nam w komentarzach, jak kiedykolwiek spacerowaliście po tak pięknej plaży z krowami. No mi się jeszcze to nie zdarzyło w życiu. Krówka prosi o komentarz. Krówka prosi o komentarz, a dokładnie byczek chyba jakiś. Fernando Byczek. No i opuszczamy już tą plażę. Robimy dzisiaj North Coast Beach Challenge. Jedziemy na następną. Tu są najpiękniejsze plaże, więc chcemy je wszystkie zobaczyć. Wspinamy pasy. Spuszczamy ręczny, Pawciu. Bo czasami mi się zdarza, że jadę na ręczną. Troszeczkę tak. Te widoki takie. Kontynuując nasze wyzwanie na odwiedzaniu plaż w północnej Szkocji, jesteśmy na następnej, nazywa się Sangamore Beach i po prostu wygląda zjawiskowo. Spójrzcie za mną. Kika powiedziała, że tu są ruiny starego zamku. Wydaje mi się, że ta budowla powstała w jakimś XII wieku, patrząc na te skały już zniszczone. Ale cały czas się trzyma. I przed nami się rozciąga Sango Beach. Są tu one dwie, te plaże bardzo blisko siebie. Na tej jest więcej skał, jest taka poprzecinana. Fajnie tu.
Też pewnie. Ładna plaża. No, tak. Taka bardziej skalista. Dobra, jedziemy na następną. Jedziemy na następną. No, jesteśmy na kolejnej plaży. Na Bain Beach jest po prostu, jak widzicie, przecudowna. Bardzo blisko te plaże są obok siebie. Jechaliśmy może za 3-4 minuty samochodem. Nawet podejrzewam, że jest jakiś szlak, że można po prostu na piechotę nimi przejść. No i szukamy miejsca, gdzie możemy zejść na dół. Próbowaliśmy tu po tym klifie zejść, ale nie ma szans. Jest za stromo. Idziemy z drugiej strony. Idziemy z drugiej strony. Plaża tak jakby tam wychodzi z drugiej strony tak. Jeszcze. A w ogóle na szczycie macie zipline. Jak ktoś lubi takie ekstremalne przeżycia, to można sobie nad tą plażą przejechać na takiej linie zawieszonej nad tą całą plażą, tutaj nad tą zatoką. Nie wiem, ile to kosztuje, nie pytałem się. 14 funtów od osoby, także nie jest dużo. Nie jest dużo, ale nie jest też to jakiś długi zjazd. No, krótki jest, myślałem, że jest dłuższy. Zależy też od pogody. Jest teraz dosyć wiecznie, więc w każdej chwili mogą przerwać. Na razie zjechało parę osób, ale chyba już przerwali. Chyba już przerwali, bo jest za bardzo wiecznie. No to jest tutaj właśnie. Cudowne. Jak na Karaibach. Ja pierwszy przeczytałam tą nazwę Caribbean Beach. Caribbean Beach. Tak wygląda. Tak wygląda. Nazwa plaży Canabain w języku polskim oznacza koniec góry. Moim zdaniem najpiękniejsza plaża jak na razie na północy. To jest czwarta chyba, jaką widzimy. I po prostu zauroczyła mnie całkowicie. Nic tylko leżeć. Jaki relaksik. Obiadko pyszne. Z takim pięknym widokiem. Można spać. No. Uczyliśmy sobie krótką drzemeczkę. No. Tak tu fajnie, chłodny wiaterek powiewa. Tak. Po prostu idealnie. To jest właśnie cudowne van life. Że można się zatrzymać w takim miejscu i sobie odpoczywać. No. Bosko. Dobra, jedziemy do jaskini. Wstawaj, leniu. Jedziemy. No ja będę cię nosił na rękę. Już widziałam te ścieżki po tych klifach. Trzeba dużo chodzić. No i dobrze. Będzie tam super, zobaczycie. No i słuchajcie, po tym całym plażowaniu dzisiaj, teraz zabieramy was w spokojne miejsce. Idziemy do Smooth Cave. To jaskini Smooth. Tak. Sam jestem ciekaw, jak ona wygląda. Zobaczymy. Zobaczymy. Jaskinia ta znajduje się zaraz za miasteczkiem Sangmore. Także my dzisiaj cały dzień jesteśmy tu w tej okolicy. Sango Beach. W tej okolicy, słuchajcie, jest po prostu cudnie, tak. Jeszcze jak jest pogoda, no jest już po 18, a słońce nie daje nam spokoju. No, to jest cudowne. Z czego ja się bardzo cieszę. W ciągu dnia było tutaj bardzo dużo ludzi, więc tak, no, stawaliśmy tam, gdzie akurat było miejsce. Tak, bo tu teraz... pod jaskinią to w ogóle nie mogliśmy nawet vanem naszym zaparkować i pojechaliśmy sobie poplażować.
A teraz już było spokojnie, nie ma tu samochodów i idziemy sobie, mało ludzi jest, na spokojnie jest sobie oczywiście to... oczywiście dużo schodków, po których fajnie schodzi się na dół. Tak. Tylko niestety trzeba będzie też wejść na górę. No, idziemy właśnie. No, ale gdzie? Cały dzień leżakowaliśmy, to teraz możemy pochodzić trochę. Dokładnie. Jak to my na wieczór zawsze. Tak jest. Zeszliśmy po schodach do takiej zatoki i strasznie tutaj wieje, słuchajcie. Tak, tam było napisane nawet, że tutaj bywa bardzo wiecznie i że aż tą wodą po prostu tutaj... Bryza. Tak, bryza chlapie, zawiewa i płynie tu czasami jest podtopione, ale dzisiaj widać, że jest dzisiaj sucho. Jest sucho. To jest fajne, bo przynajmniej możemy wejść do jaskini, bo gdyby było tutaj zalane, to prawdopodobnie wejście by było niedostępne. No i się otwiera przed nami wejście. Z takim urwiskiem, półką skalną nad głowami. Idziemy, bo tu spadają kamienie. Tak? To było napisane, że spadają kamienie? Tak. O, wow. Dawno temu wierzono, że jaskinia była siedzibą diabła. Jaskini używano również do porzucania ciał osób, które złamały prawo i zostały zabite. Ja się boję takich miejsc. Dlaczego? No ja nie lubię takich miejsc, wiesz. Mówię, taki mam, nie wiem. Lubię odczucie, że to się na mnie zawali. Idę tu tylko ze względu na Pawła. No dziękuję. W ogóle tak jak wiele miejsc. No, wiesz co? No przełamuję swoje lęki. No to dzięki mnie. No dzięki tobie. No to super. Boże, to są chyba nietoperze. Tak niszczą. Ciekawostką jest fakt, że pierwsza komnata została utworzona przez działanie morza. Drugą natomiast wydrążył strumień Altsmung, który wpływa tu do Oceanu Atlantyckiego. Tak, na razie wrażenie jest ekstra. Woda kapie. Tak, woda kapie z sufitu. Ze sklepienia, a tam jest w ogóle otwarte, już wam pokazywałem. No i słychać było też nietoperze. Także Monika, dobrze, że ma włosy związane, to jej żaden tam się nie plącze. Nie plącze. Teraz taka fajna, tajemnicza ścieżka prowadzi jest do... Tak, żeby nie kopało na głowę. Chyba tak. Ona nas prowadzi do dalszej części jaskiń. Zaraz się dowiemy, ile jest komnat. Na razie to była pierwsza, największa. No i teraz zmierzamy do następnej. Myślałem, że będzie więcej tych komnat. Moja też. No ale jest jak jest, to już by było chyba tyle. Idziemy dalej. Jest również trzecia komnata z wodospadem. Niestety korytarz tego dnia, jak widzieliście, zalany był wodą. Już teraz widziałem tam informację, że jaskinię tą dosyć często zalewa deszcz i nie ma wtedy tutaj ruchu turystycznego. Tak samo jak jest duży wiatr z nad zatoki, to powoduje on, że woda z morza właśnie wpływa tutaj i zalewa tę jaskinię również. Także no my mieliśmy dzisiaj szczęście, aczkolwiek myślałem, że tam można dalej zwiedzić. Muszę to jeszcze sprawdzić na internecie, bo wydaje mi się, że może jest taka możliwość, żeby kupić jakiś tour bardziej tam w głąb, bo widziałem tam jakieś liny, schodki, no ale na chwilę obecną jest wszystko tam pozamykane. I nie wiem, czy jest to może dla jakichś studentów droga, albo jakichś badaczy, grotołazów. Także sprawdzimy to. Po tym dniu pełnym wrażeń odwiedziliśmy, jak dobrze pamiętam, 4 plaże. Wszystkie po prostu zapierały dech w piersiach, biały piasek, turkusowa woda, jak widzieliście zresztą. No i dzisiaj sobie już Odpoczywamy wieczorkiem. Mam fajną miejscówkę, na razie muszki wylazły. Także musimy naszą świecę odpalić.
Yankee Candle w smaku pomarańczowym. Zapachu. O, zapachu. Próbowałeś? Nie, nie próbowałem. Miejscóweczkę mamy dosyć fajną. Okolica dzisiaj zielona. A z tyłu mamy, o. Jeziorko. Jeziorko, zatokę. Także sobie teraz chilloutujemy. Trochę wiało od morza, więc sobie pojechaliśmy troszkę tak, dalej. Jesteśmy trochę dalej. Mamy takie fajne, zaciszne miejsce. Tak, takie nawet. Dosyć. Ale słuchajcie, teraz wyleciały no, te właśnie, zaczęły muszki. Mówię wam, normalnie chyba tysiące ich tu lata. Nie wiem, czy ich tu widać na kamerze, ale jest szok. Trzeba zapalić. Zapalaj, kochanie Yankee Candle. A my się żegnamy i trzymajcie się. Hejka. Kochanie, odpalaj Yankee Candle. Okay. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.